kochani, witam się z wami bardzo ciepłutko na moim kanale w kolejnym filmie. Na wstępie sorry za tą chodzącą w tle pralkę, no ale wiadomo, jak sobota to pranie i sprzątanie. Dzisiaj był taki trochę intensywny dzień, w sensie dzień dopiero jest 11, ale poranek, no i w ogóle cały tydzień był intensywny, bo długo pracowałam. Wczoraj też miałam taką sytuację, że musiałam wieczorem pojechać na jeden obieg. Na FedEx, pewnie znacie, to są te, wiecie, kurierskie, firma kurierska, no i nie dość, że tam szłam taka załadowana, bo musiałam tam zawieźć parę rzeczy i szłam z takimi kartonami, jakieś tam listy miałam do zawiezienia, no i szłam taka obładowana, a wiecie, wszystkie drzwi na kartę, więc wszystko mi to tam sypywało się, już weszłam tam taka zła, no i do tego pomieszczenia weszłam, gdzie miałam to zostawić i tam się okazało, że woda leci z sufitu, tam był dywan cały mokry, paczki jakieś tam leżały, dzwoniłam do jednego szefa, drugiego szefa, oczywiście wszyscy mają w piątek o godzinie 19 Feierabend, Wochenende, więc nikt nie odbierał, nie wiedziałam, co mam z tym zrobić, czy mam teraz te paczki przerzucać, czy co. W końcu po czasie się dodzwoniłam do kogoś, w zasadzie dodzwoniłam. Dodzwoniłam się, ale oni też powiedzieli, że nie mają numeru do, wiecie, tam housemeistra, czyli takiego, wiecie, dozorcy, no ale na szczęście na 8 piętrze jeszcze ktoś był, bardzo się zdziwiłam, bo czasami jak tam jadę po południu, to zazwyczaj tam już żywej duszy nie ma po godzinie 18, a to już było, wiecie, po 19, to jeszcze w piątek, a była tam jedna pani, no i dość zameldowałam, no i udało się rozwiązać tą sytuację, no ale właśnie z tego też względu bardzo późno wróciłam do domu. Dzisiaj wstałam po 4, bo tutaj obok jest stacja benzynowa i od 4 cały czas się włączał alarm, a ja musiałam o 8 dzisiaj pojechać do firmy, bo tam przyjechała taka inna firma, no i musiałam ich wpuścić, no bo oczywiście przecież tam na recepcji to nikt by nie wpuścił obcej firmy, więc ja tam musiałam pojechać, wpuścić im, pokazać, gdzie mają iść, co mają robić, właśnie też im dać kartę, klucze, no więc byłam dzisiaj w firmie, wróciłam chyba coś koło 10, no i zabrałam się trochę tutaj za ogarnianie, a zaraz widzę się z Sandrą, w zasadzie ona chyba już wyjeżdża, więc niebawem u mnie będzie, no i przypomniało mi się też, że wiecie, miałam jej dać prezent świąteczny, ale nigdy tak się nie złożyło, bo ja potem pojechałam na święta, ona tutaj została, a jak widzieliście, od niej prezent świąteczny dostałam, pewnie gdzieś wam tutaj wkleję link, kto jeszcze filmu nie widział, więc postanowiłam, że dzisiaj jej zapakuję ten prezent, póki mam jeszcze 5 minut, no i też postanowiłam, że nie będę nic kupować, tylko wygrzebię coś tam z tych moich wszystkich zapasów, które mam, zaraz wam pokażę, co i tak. Mam jeszcze chyba dwie rzeczy z Douglasa, także chodźcie, wam tutaj to pokażę, bo ja już muszę to pakować, zanim Sandra tutaj przyjedzie. Zobaczcie, tutaj są te rzeczy, które przygotowałam dla Sandry. Jak ona przyjdzie, co to? Dziwne tam. Aha, jest w ogóle strajk tych rolników i oni takimi, wiecie, wielkimi traktorami tutaj jeżdżą z jakimiś banerami i właśnie widziałam, że mieli taki przejazd przez miasto i teraz właśnie na tej tankszteli, na tej stacji benzynowej stoją, gdzie właśnie w nocy włączał się alarm. No i tak, tutaj postanowiłam, że Sandrze dam dyfuzor. On jest tutaj, widzicie, taki jakby szary, ale naprawdę jest złoty, a Sandra ma wszystko w złoto-zielonym kolorze w domu, więc myślę, że jej się spodoba. Ja jej mówiłam, że właśnie mam ten nawilżacz powietrza taki inny tam w pokoju i jej się chyba podobał, z tego co mi się kojarzy, czy tam coś mówiła, że też by chciała, więc postanowiłam, że dam jej ten, który leżał u mnie w szafie jeszcze nie rozpakowany i tak samo taką tutaj lokówkę do włosów. Ja też mam ich jeszcze chyba ze dwie sztuki, więc postanowiłam, że jej dam i tutaj dorzucę jeszcze krem do rąk z kalendarza adwentowego i takie też polecą do was w rozdaniu niebawem. Jak będę miała troszeczkę więcej czasu, to oczywiście pamiętam, że wam je obiecałam. O, tak będzie widać. Miałam jakiegoś włosa kociego na tym, na obiektywie, dlatego się nie chciało sfokusować. A w zasadzie to powinno być tak. No i to jest 48 godzin nawilżenia, różowy grapefruit krem do rąk. Tutaj jeszcze mam oczywiście dejzolka. A, zapomniałam wam pokazać mojego magnesu, który kupiłam w Lokach w Łodzi na Piotrkowskiej z Łodzi. Oczywiście, no bo jak wiecie, ja zbieram, tylko chciałam wam pokazać moją lodówkę.
tak ona tutaj wygląda, więc no, trochę mało miejsca zostało. Ale wiecie, te jakieś tam takie brzydsze może gdzieś tam sobie tutaj na bok dam, a jego gdzieś tutaj wcisnę. Tutaj w ogóle też z kalendarza adwentowego z Yves Rocher mam lakier do paznokci. Ja wam mówiłam, że ja nie używam takich zwykłych lakierów, ale w pracy właśnie też byłam u mnie w magazynie i chciałam coś sobie tam wyciągnąć, a tam stały takie wielkie palety. No i chciałam, wiecie, tym takim paleciakiem, czy jak to tam się nazywa, przesunąć tą paletę, no i nigdy go nie używałam, nie wiem jak to się robi, więc najechałam sobie na palca od nogi i cały mi zczarniał, więc zdjęłam hybrydę, no i pomalowałam zwykłym lakierem, no bo to nie wygląda. Dejzolek, o, tutaj właśnie od tej pani wczoraj dostałam za to, że zameldowałam im tą właśnie cieknącą wodę Mon Cherie, akurat nie trafiła, bo na keto nie jem słodyczy. I tutaj mam dwie paczuszki z, znaczy jedna jest z Diora, a druga jest Guerlain. To są takie paczki, gdzie ja jestem tam zameldowana do klubu testerów, więc czasami dostaję takie tutaj upominki, tu dostałam jakieś serum, a tutaj... A nie, to jest taki, widzicie, olejek. No ale też taki serum w olejku, o, z taką pipetką. A tutaj jest właśnie z Diora, takie serum do twarzy. Jeszcze nie testowałam, więc za wiele wam nie powiem. To odkładam. O, moje telefony, mój służbowy, bo wiecie, zawsze ci z tej firmy mogą do mnie zadzwonić, jak czegoś tam nie będą wiedzieli. No i tutaj właśnie wyciągnęłam sobie papier z góry. Oj, muszę szybko to już pakować, żebym zdążyła, zanim Sandra przyjedzie. O, i te takie. Więc ja się zabieram za pakowanie, a do was pewnie się odezwę, jak Sandra już będzie, bo... No, bo mało czasu zostało jak zwykle, a poza tym pralka teraz startuje. Samolot. Samolot ląduje. Nie, Feliksie? Dobra, do później. My tutaj jesteśmy już w Santitis. Jesteśmy. Przyszłyśmy na... tajski masaż. I będziemy miały masaż gorącymi kamieniami. I co? Amazing. 90 minut sobie walniemy, nie? Godzina to za mało. No szybko się ostatnio skończyło, jak byłyśmy na... Na czym byłyśmy ostatnio? Świecą. Masaż świecą. Gorącą świecą. Gorącym woskiem, tak. A teraz będziemy miały kamienie. Świecą. Mi się to od razu kojarzy z Szarekiem, te takie świeczki, co z ucha wyciągał, pamiętasz? Ja. Yeah. Także tak tutaj wygląda, klimatyczna muzyczka leci i zaraz pewnie się rozbieramy. Tutaj są jakieś olejki, pokażesz widzom, jak się rozbierasz? Nie. Bo jak to bym musiała zrobić? Jedną ręką nie dam się rozbierać i drugą nagrywać. No ja ci pomogę. No na pewno. Ale będziemy razem w jednym pokoju? Tak, no. Tak jak ostatnio, nie? Będę słuchać, jak ty sapiesz albo stękasz, że ci tak dobrze. A propos, tam jest karteczka. Zobaczcie, tu jest karteczka i jest napisane, że dla męskich klientów nie ma masażu erotycznego. Bez żadne albo coś. Dobra, kończę, bo pani dla już kobiet idzie... można. No tak. To może zmienisz jednak wybór? Nie. Mam wspaniałego męża. A on ci nie zrobi takiego masażu? Czy zrobi? Zrobi. O, fajne masaże robi. Dobra, kończę, bo już idą. Korzystając z okazji, że dzisiaj jest taki dzień spa, to przyszłyśmy sobie jeszcze opalić się trochę, bo niebawem Sandra jedzie na urlop. No, już jesteśmy po. Także się ubieram i uciekam. Zobaczymy, czy Sandra ma coś jeszcze w planach, czy co my tam będziemy robić. O, i tutaj się już kończy chłodzenie. Także zabieram moje ręczniczki i wychodzę. My właśnie przyszliśmy do restauracji, która jest naprzeciwko mojego domu, z której zazwyczaj zamawiam jedzenie, moje ulubione tajskie. A dzisiaj trochę inaczej, bo dzisiaj bierzemy zupę, sałatkę, ale czekam pierwsze co na picie, chociaż długo im to idzie, bo... Wszystko keto, ale test białej rękawiczki nie zdał egzaminu, bo są brudne stoły. Stoły stołami, ale mecz przyszlin go nie ogląda, po co jest tak głośno, nie? No. No, więc dzisiaj bierzemy zupkę, potem sałatkę i pić mi się chce potem. Ty, koktajle są od 18 do 23 za piątkę. Happy hour, ale to może nie w tym, to może w tygodniu.
Dobra, idzie nasze picie, bo na nie najbardziej czekam, ze względu na to, że po solarium chce się pić. A ty? No, ale... No i nasza zupka już tutaj tajska przyszła. Santitis już spróbowała i co powiesz? Pyszna. Ale? Ale co? Mówiłaś coś, słona czy co? Ostra? Ale, no, słona jest. A, także... Zabieramy się za pierwsze danie. Czas teraz na nasze sałatki, ale powiem wam, że zbyt apetycznie nie wyglądają. Zobaczcie, co to jest. Sandry? Też taka, mam małego. No dobra, damy szansę, bo może nie wygląda, smakuje. Jak Sandra mówiła, jedzenia. Dobra, teraz opowiedz lepiej, jak ci się podobało na masażu. Super było na masażu. Pani mnie tak wymacała, wydotykała, wymasowała, że czuję się o niebo lepiej. No i dalej potem, co robiłaś? Potem byłam posmażyć dupkę w solarium. I było też tak fajnie, jak ciepło, na masażu. Było przyjemnie, ale mi się noga źle opaliła. Jak to możliwe? Nie wiem, jakiś placek. Strefa nie do opalania. Masz znamie. Mam znamie, opaliło. A potem już było trochę gorzej, nie? A potem byłam na bardzo nieprzyjemnym posiłku. A jak Sandra jest nieprzyjemnie najedzona... To jest niezadowolona. To jest niezadowolona. Ja muszę dobrze zjeść, to wtedy jestem szczęśliwym człowiekiem. A potem były zakupy i można... Muszę dobrze, smacznie zjeść. I potem zakupy to można podzielić pół na pół, nie? Tak. Bo z jednej strony były wesołe, bo fajne rzeczy kupiłaś, a z drugiej strony smutne, bo dużo pieniędzy wydałaś, nie? Czy tego żałuję? Nie, ja żałuję tylko, że wydałam na niedobre jedzenie, no. Nie lubię wydawać pieniędzy, jak coś mi nie smakuje, czy ten, nie? Dobra, bo widzowie już wiedzą, ale ty nie wiesz. No bo wiesz, pogoda taka za oknem brzydka. A no. Ty jeszcze nie dostałaś swojego prezentu świątecznego. Łe Jezu. Więc czas go otworzyć. Widzowie już wiedzieli, widzieli. Co dostajesz, ale ty jeszcze nie widziałaś. A ja tak nie wyglądam dzisiaj. To nic, ale i tak cię tutaj przybliżę. Czekaj. Prezenta. Ja lubię prezenty. No zobaczymy, czy się będą podobać. Dobra, no, idę. No pewnie jakieś sprośne. Nie. Nie ma tak dużo jak ty. Paczuszek tylko są dwie. Jak to robię na tym? Na pikaczku? Czekaj, tak muszę cię trochę oddalić, bo się nie mieścisz w kadrze. Ła, co tam za... Święta, święta, święta. Boże, ja akurat tak pisałaś, że idziesz, to pakowałam w ostatniej chwili, więc jest brzydko spakowane, od razu ci tu mówię. Tu mam krem do rąk. No to nie wiedzą, bo widzieli. Widzieli. A, to już nagrałaś, jak co pakujesz? No, znaczy się to pokazałam, że krem do rąk, a resztę to było tylko tak pułapka pokazane. Zaraz usmarujemy rączki. Muszę wciągnąć brzuch, żeby mi było widać. Bo już troszeczkę schudłam, ale nie wiem ile. Czego taki papier nieozdobny, bo jesteś... Eko. Eko? Tak. Dobra. To jest biodegradowalny. To będę wiedzieć następnym razem, a nie taki szajs ci kolorowy kupować. Cóż to jest? To nie jest wibrator. No nie, no widać. Coś do włosów. Tak. Lokownica? Musiałam ci to szybko dać, bo jak masz zamiar obciąć, to musisz wypróbować. Ja pitole, no kurde. Ej, ale się poszczycił ten Mikołaj. Taką lokownicę. Ja pitole, drogie prezenty. Gdzie tam? Ja. To trzeba na jakąś ten. Szybko na party zrobić. Właśnie. Możesz nagrać dla widzów ten taki tutorial, jak sobie robisz lokki. O, to jest ta, co się sama wkręca, no. Wkręca. Amazing! Jak co? Się podłącza i tu, fajnie. No ją trzeba naładować najpierw. No ja, na pewno. Tak o wygląda. Widać? Zoomuje się tam? Widać, moje widać. Moje brzydkie paznokcie. Widać wszystko. Ja. Akurat kolor pasuje ci teraz do twoich końcówek. A stwierdziłam, że jak mi spłucze się ten fioletowy, to zrobię sobie pudrowy róż. Czy będzie czas na kręcenie włosów? Nie wiem. Jak nie wiem? Walentynki się zbliżają, będziesz szła na romantyczną kolację, ja. To jakoś musisz. Ja, trzeba było uprzedzić, to bym się bardziej ogarnęła, nie tak mnie kamerujesz, a ja tak brzydko wyglądam. A jak ty byś się ogarnęła, jakbyśmy na masażu i całe nas olejkiem wysmarowały? No ja. Muszę szybciej otwierać.
Tutaj myślę, że kolory będą się pasowały. Czy to jest zapach? Ten, co ja myślę? Co to jest? No dyfuzor. Dyfuzer. Amazing! A ja chciałam takie kupić, a mąż mi nie pozwolił. Powiedział, że to będzie bardzo nawilżać powietrze. A no to jest tylko zapach, nie? Nie, no on trochę nawilża powietrze, no ale to chyba dobrze, nie? No, ale... Ja mam na przykład popękane w nosie, dlatego bo jest za sucho. U nas jest strasznie, wiesz, wilgotno, ale to przez to, że często robię pranie, bo ja nie umiem w jednych spodniach przez tydzień chodzić. Prawie codziennie muszę zmienić. Amazing! Czekaj, teraz przybliżę trochę, żeby widzowie widzieli. No, będzie to jest taki złoty kolor, nie? Ty masz dużo w złocie. No. No, bo tego nie pokazywałam chyba. Amazing! To się coś tam wlewa? Jak no tak, wodę i olejki zapachowe. Aha, i to można sobie nastawić, że tak. Co godzinę, co 3, co 5 się wypuszcza. Nie, że tyle będzie działo, tak długo będzie działo. Aha. A wypuszcza się cały czas woda. A, bo to jest to tak, że ciągle. Tak jak dzisiaj byliśmy u Tajek i tam był taki dyfuzorek. Łe, no to super. Będę czytać książkę i to sobie puszczę i będę wdychać. Teraz ta bateria już nam miga, więc musimy kończyć tego vloga z tej soboty. Dziękuję bardzo. I tak będzie długi, no i dobra. Może być prezent? Podoba ci się? Podziękował. To co, żegnamy się z widzami? Dajcie znać. O, moje koty się biją. Czy film wam się podobał? Jak tam u was? Czy też robicie sobie czasami takie dni spa? A my się tymczasem z wami żegnamy i a widzimy. A robicie sobie takie prezenty. Dobra, żegnamy się, widzimy się może jutro. Do zobaczenia, buziaczki. Pa, pa! Pa.